Witam Was na filmiku dotyczącym internetu. Tym razem przyjrzymy się światłowodowi, a właściwie jego plusom. Warto rozróżnić pojęcie światłowodu od internetu światłowodowego. Światłowód jest doprowadzany bezpośrednio do mieszkania, a internet światłowodowy jest doprowadzany do budynku, a następnie jest doprowadzany do mieszkania przez inną technologię. Pierwszym plusem światłowodu jest jego bezlimitowość, ponieważ już nie mamy limitów na kablach. Raczej nie spotkałem się, żeby żaden operator stosował limity na światłowodzie, więc jest bezlimitowy. W odróżnieniu do internetu LTE, gdzie tutaj większość operatorów stosuje limity. Drugim plusem jest to, że internet jest szybki, więc nadaje się dla graczy, ludzi pracujących jako montażyści, graficy, wszystkie zawody związane z pracą kreatywną, dla ludzi pracujących w domu, zdalnie, dla ludzi kupujących dużo gier na platformach takich jak Steam, PlayStation Store czy Orgi. Następnym plusem światłowodu jest niski ping, będący zazwyczaj na poziomie od 1 do 10 sekund, to znaczy, że jest polecany dla grających w gry e-sportowe. Następnym plusem jest niska podatność na warunki atmosferyczne. W odróżnieniu od internetu mobilnego, deszcz czy wiatr nie ma wpływu na działanie tego internetu. Tym plusem jest niska awaryjność. Możecie powiedzieć, dlaczego dałeś tutaj znak zapytania? A dałem, ponieważ do światłowodu lubią się dobierać gryzoń. Minusy światłowodu. Pierwszym minusem jest jego dostępność. W wioskach, małych i średnich miastach, i nawet na obrzeżach dużych miast, często nie ma dostępu do światłowodu. Na szczęście zmienia się to za pomocą programu POPC, współfinansowanym przez Unię Europejską, ale niestety dalej ta dostępność jest niska. Często zainteresowanie światłowodem na takich terenach jest bardzo wysokie, ze względu na niskie prędkości osiągane na internecie mobilnym czy też radiowym poprzez lokalnego operatora. Następnym minusem światłowodu jest to, że jest to łącze stałe, więc nie możemy go zabrać do szkoły, do pracy czy na wycieczkę. Ostatnim minusem jest jego cena. Dotyczy osób mało korzystających z internetu. Podam przykład. Jest osoba wykorzystująca 30 giga internetu. Nie opłaca jej się kupować 300 megowego światłowodu za 60 zł miesięcznie, gdzie może kupić 30 giga za 30 zł miesięcznie. Dla ludzi mało korzystających z internetu jest drogi. Jeżeli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Jeżeli macie jakieś pytania, to prosiłbym zadawać je w komentarzu. Do zobaczenia. Cześć!